Yo, siemanko, z tej strony Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. Jesteśmy dzisiaj w Tycoonie w Robloxie i będziemy dzisiaj budowali epicką szkołę, słuchajcie, najlepszą szkołę na świecie za $1 000 000. Zobaczymy, czy ta szkoła wam się spodoba i czy chcielibyście chodzić do takiej szkoły. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie robicie, wpadajcie też na witoshop.pl po nowe epickie rzeczy, a my zaczynamy dzisiejszy odcinek i lecimy, słuchajcie, do swoich Tycoonów. Ja już tutaj mam... A ja nie zaklejmowałem? Nie, no zaklejmowałem, tak mi się wydaje, że klejmowałem, tylko tak dziwnie to jest napisane, ale spoko, to już jest zaklejmowane i idziemy, słuchajcie, budować. Mam dzisiaj troszeczkę robuxów do wydania, więc zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Mam na razie 500, jakichś takich, nie wiem, $500 możemy powiedzieć, dobra, $500. Wow. Tutaj collect homework. Aha, zbieramy nasze prace domowe, bo tutaj ludzie robią prace domowe i zbieramy je i dzięki temu zdobywamy pieniążki. Jedynki, ale mam bardzo głośno. Gdzie masz jedynki? No, jedynki dostałam, są moje prace domowe. Co ty gadasz? Ale a ja nie mam nic to napisane. Jak ty to zrobiłaś, że ty jedynki nie dostałaś? A ja coś kupiłam za 200, było na podłodze. Za 200 na podłodze. Base structure. Może? Nie, to jakąś bazę. Gdzie ty to za 200 kupiłaś? Nie mam pojęcia. A tu jest F-grader, faktycznie. Aha, no to to. Za 150, a i później a, lepsze oceny, robi oceny. Okay. Dobra, bo tutaj, słuchajcie, lecą prace domowe, a teraz ta maszyna ocenia. I najpierw daje F, czyli jedynki, później D, czyli dwójki, tak? No. I za 600 możemy kupić trójki, słuchajcie. Ta-da! Także elegancko. Zbieramy prace domowe, bo jest bardzo dużo ich tutaj. Musimy klikać, słuchajcie, na początku. Później musimy na pewno kupić sobie coś takiego, co samo będzie nam tutaj to zbierało, bo nie będziemy przecież cały czas klikać, nie? Click to auto collect. O, wycwaniaczki za 300 robuxów. A, czyli może cały czas trzeba będzie to robić. No nie wiemy, nie wiemy. Okay, zobaczymy to później. Każdą ocenę wyższą jest więcej końców. No na pewno. Fajnie. Dobra, elegancko. Za 600 kupimy wyższą ocenę, czyli C, czyli to jest trójka. No to już ładnie. I za 2000 czwórkę. No jak czwórki już by dostawali, to byłoby super. No właśnie. Dobra, okej, okay, zbieramy i w takim ja będę razie. Ja je teraz już dostawać. Tak? Czwóreczki już? Tak, proszę. Co ty gadasz? No tak. Okej, okay, słuchajcie, ja dostaję trójeczki na razie, ale zaraz kupimy sobie już czwóreczki. Dobra, już kupujemy czwórki. Dobra, okej, mamy B i piątki za 4000. Drogie, nie? Jest to do zrobienia, bo teraz już faktycznie te prace domowe są fajnie oceniane i dostajemy dużo więcej kasy. Zobaczcie, za jedną prawie 120, nie, no 125 końców, okej. Tak, 125 końców za jedną, trójka. Ale tu B idą teraz, czwórki, uwaga. No. 150 końców, no to już fajnie. Trochę powoli to jedzie. Powoli, nie powoli. Wiem dlaczego. Dobra, kupimy coś innego może. Chociaż to nam będzie dawało więcej kasy, więc to warto pewnie kupować. No właśnie. Dobra, zbierać możemy, tylko tu myślałem, że już od razu na tym no będę mógł zbierać. Byłoby fajnie. Dobra, 2000, tam ile potrzebujemy? 4000, no spoko. Już mam. Ja zaraz będę miał 3. Pek. I zaraz będę miał 4. Ale ja tu mam coś fajnego za 200 robuxów. No już, pewnie. Albo za 500, jest VIP Stomper, o. Aha. Zobaczmy to. I co byś miał to? Pik. To będzie jakaś odznaka taka, czy co? Wow! Aha, VIP. I on, czy będzie coś ten? To będzie nabijało, że to VIP-owskie są? Tak! Nabija VIP-owskie, uwaga, ile za VIP-owską? Ile? Aż 250. Spoko, ale nie jest jakoś dużo więcej za VIP-owską, no co nie? No nie. Ale on w ogóle nie wszystkie nabija. Prawie a żadnych widzisz. Nie nabija. Ej, oszukali mnie. 750. Jak zwykle oszukali mnie na robuxy. A nie, to jest... Dobra, mamy piątki teraz. 25. Okej, okay, ale dlaczego on VIP-owskich nie nabija? To no w ogóle dobra. Nie działa. Mam już ściany. Zobaczcie. O, dopiero ja muszę to przesuwać? Serio? Co? Patrzcie. Ja będę musiał to przesuwać, żeby aha, on... Aha, żeby mu się trafiło. Jak to zepsute jest. Ja nie będę tutaj stał. Ej, dobra, teraz coś jakby... Ale o, teraz dobra, teraz działa. Chyba naprawiłem to. Okej, okay, okej, okay, działa teraz. Dobra, zbieramy. Już myślałem, że mnie oszukali, słuchajcie, że to nie będzie działało mi tutaj te robuxiki. No nieźle. Dobra, okej, okay, pyk, pyk, pyk. 5000. Idę dalej zobaczyć, pyk, co jest. Dobra, okej. Okay. I teraz ale robimy sobie VIP-owskie, pyk. I ale pyk. Idę zbierać, i potrzebuję kasy. Ale tam znowu ominął jakiegoś. Dobra, 5000 mamy. Co my teraz mamy? Homework Pocket Printer za 15 tysięcy. Myślę, że to będzie dobre pewnie do kupienia, ale zobaczmy jeszcze, co tutaj jest.
Jakoś lubię budować szkołę. Dobra. Ja też lubię budować. O, tu można końsy było sobie kupić. 5000. I to chyba jest najlepsze rozwiązanie, kupować końsy. Bo kupowanie tych boostów to mało daje tutaj ogólnie. Śmietniki. Tak mi się wydaje w sumie. Dobra, okej, okay. Śmietniki? Tak. Co ty gadasz? Okej. Okay, ty już tu z zewnątrz wszystko budujesz? Co? Ja nie, ja to chyba kupię ten printer, żeby mieć więcej kasy. Mi się wydaje, że to może dać więcej kasy, więc poczekamy, słuchajcie. Chociaż za 750 kupimy wallsy sobie już, o patrzcie. No to takie tanie bardzo, tak to wygląda. To ja to kupiłam. Takie tanie rzeczy można kupić, dlatego. Bo to nie jest w sumie nic strasznego. Dokładnie. A czekaj, a gdzie grading ten? Room, okej, okay, czyli tutaj mamy właśnie... O nie, kupiłem drzwi jakieś drogie. Za 15 niepotrzebnie. Ojejku. Okej. Okay. Jakie to drogie. Czyli to jest maszyna do oceniania, słuchajcie, tutaj uczniów. Ich prac domowych, także no fajnie, fajnie. Właśnie, i długo by się na oceny nie czekało. No, jakby taka maszyna była, to no, nieźle by było. Właśnie, to byłoby fajnie. Dobra, 9 tysięcy mamy, zaraz 10 tysięcy, więc te 15 za chwilę powinno udać się nabić. Zobaczymy, czy nam się uda. Tak, my możemy zrobić leci. Taką maszynę, Vito. My taką maszynę? No nie wiem, nie do wiem. Szkół. Nie wiem, czy nam by się udało. I widzowie dostawaliby same piątki. Same piątki, no tak. Bo my byśmy to szczytowali. My byśmy szczytowali. Jakbyście chcieli, zostawiajcie łapki. To będzie taka maszyna. Dobra, okej, okay, może zrobimy taką, spoko. Dobra, 12 tysięcy, zaraz 13, więc dobijemy te 15 i zobaczymy, co ta maszyna będzie mi tutaj dawała. Ale wydaje mi się, że ona będzie spoko w sumie. Jeszcze 0 uczniów mamy w naszej szkole. A no. A tu mamy populate. Właśnie. O, bo tu możemy kupić sobie. I co oni nam dają? Czekajcie, czekajcie, ja najpierw kupię tą maszynę, a później się tym zajmę. Kolory można nadawać. Kolory, wszystko można zrobić. Pluszowe. Dobra, jest 15 tysięcy, uwaga. Wybrałam. Pyk. Okej, okay, nowa drukarka. Uniformy. Z nowymi ocenami. Z nowymi ocenami drukarka, patrzcie. Tak. Leci, ale bez ocen jakby. Okay. Dobra, pyk, 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 dobra. I teraz zobaczcie, bo mamy tutaj jak coś takiego jak populate. I możemy studenta sobie kupić jednego. Co? A co on ci da? Za robuxy? Dlaczego? Ja chcę kupić jednego i nie mogę. A nie mam robuxy? Mam, 3 razy earnings. A, bo jest 0 na 0, nie mogę jeszcze, słuchajcie, mieć uczni. Bo muszę wykończyć chyba tą szkołę. No raczej. Żeby oni mogli tutaj, wiecie, używać tej klasy. Na razie niebezpiecznie. Book report printer, to też może być coś fajnego. Dobra, okej, okay. Rozbudowujemy te ściany w takim razie. Ale można też kolorować wszystko. Tak? Nawet uniformy dla nich. Wiesz? Czekaj, instant unlock. Keep playing. Dobra, okej. Okay. Uniformy dla kogo? Dla uczniów, no, tak? Jak? Kolor szkoły możemy wybrać. Tylko. Wow! A mi się nie zmienił. Faktycznie. Interior walls i exterior walls. Aha. Dobra, to ja taki ja sobie z wezmę. Zewnątrz mam. Może masz z zewnątrz. Albo wewnątrz. Czy w ogóle nie mam? A ja sobie dam białe w środku. Dobra, okej. Okay. Jeszcze raz. Dobra, ja taki kolor szkoły będę miał. Kolory. A co? Dobra, okej, okay, zbieramy oceny. Pyk, interior. Pyk, 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 pyk. A tu będzie. Co będzie? Exterior. Tak? Wow! Dobra, okej, okay. Co tu jeszcze możemy moje zmieniać? Oczy. Maskotkę możemy wybrać. Co? Ja wezmę węża. Maskotkę? Ja też chcę maskotkę. Aha, bo tu można swoją. Ja chcę to mieć. Uniformy faktycznie. Możemy wybrać godziny. Możemy nawet muzykę jakąś wybrać. Moim maskotką będzie ten, o jakąś. Koń nazywa. Jakiś? Nie, to jest jednorożec. Jednorożec? Tam jest to u nas będzie wąż. Ja bym wzięła leniwca, bo to będzie leniwa szkoła. Czemu leniwa? Dlaczego tak mówisz? A tak. Dobra, exterior wallsy jeszcze możemy sobie rozbudować teraz za 5000 na luzie. Czyli a kupiłeś sobie tego printera? Tak, kupiłem już printera. Co on dał? Inframe walls, dobra, i interior walls. No daje kolejne te prace domowe lecą tutaj. Aha, dobra. Także to jest spoko akurat. No to sobie a kolejny jest za 45 tysięcy, trochę drogi, no, ale... No na pewno, nie będę ale tyle to zbierać. Nic. Dobra, 10 tysięcy ja uzbieram i idę zobaczyć, co ja tam mogę kupić teraz już w szkole, żeby tutaj ucznie przychodzili nowi do szkoły, bo chciałbym, żeby już przychodzili. Dobra, mamy 10 tysięcy, idę sobie tutaj porobić coś. Dobra, uwaga. 15. To za 15? Nie, za 1500. Jeszcze. Za 1500, drzwi i mamy znaczek. Jest. Grading room, dobra. Czyli grading room tam sobie już robimy. I tutaj mamy lab classroom. Dobra. Uczniowie, jest też kafeteria. Dobra, zróbmy lab classroom. Okej, okay, jest dobra. Dukarka. Drzwi zrobimy. Okej, okay, dobra, można tutaj wejść. I lab ladder. Wow! Jaka fajna.
drabina jakaś. Co ty tam będziesz robił? Nie wiem, ale spoko to wygląda. Dobra, idziemy dalej zbierać, bo już nie mamy tutaj kasy. Wielgaśna ta szkoła będzie bardzo duża. Ja myślę, że możemy sobie, słuchajcie, kupić kasę. 250 było spoko. VIP to już mamy. To sobie kupimy, słuchajcie. Aha, za 300 robuxów 250 tysięcy. Ja myślę, że to jest spoko oferta. No i mamy teraz, dobra. I możemy to kupić sobie, bo to jest na pewno będzie fajne. Kolejna drukarka i tuż prawie mamy wszystko. Teraz mamy na zewnątrz jeszcze, musimy te wallsy porobić. Na jejku, jaka... To jest wielka szkoła! No co ty? Oh my god! A jak? Strasznie duża. Dobra, idę jakąś klasę wykończyć, żebym mógł tutaj uczni zatrudnić sobie. Tak? Dobra, uwaga, spróbujmy wykończyć tą klasę. Zobaczymy, czy to w ten sposób zadziała. Ale fajnie. Okej, okay. Say it with me. No, 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 no. Pomegranates. Pomegranates. Nie wiem dlaczego tak, ale dobra. Lab desk, pyk, pyk, pyk. Dobra, okej. Okay. Czy teraz możemy zatrudnić tutaj już jakiegoś ucznia? Wchodzę w szopa. Dobra, ale tu jest tego dużo. I końcy. Dobra, jest. Jeszcze tu jest coś. Lab desk i tutaj lab desk kolejny. I kolejny. Kupię i to. Kolejny. Jak tu ciężko jedną klasę jest wykończyć nawet. Dobra, udało mi się. By now. Uwaga. By now. 9 uczniów mogę. Czyli wezmę jednego teachera. Za co? Nie zgadzam się. 5. 94 mam do buksy. A bo tu jeszcze trzeba sprzątać tą szkołę. A co ty? O, dobra, 9 mamy. Odświeżamy. Okej, okay, i oni powinni teraz nabijać mi pieniążki tutaj ogólnie. Dobra, na razie już. 5 na sekundę, a teacher 10 na sekundę robi. Dobra. No dobra, ale musieliśmy. Ale czy oni tutaj klasę będą faktycznie chodzili? Zrobiono. Tak, jedną klasę zrobiłem i mam 9. Okej. Tylko ja ich nie widzę w ogóle tutaj, nie? Bo oni są niewidzialni. Tak, jak niewidzialni? Ale jak uniformy można im zmienić. Co? No można tam zrobić. Kolor koszulki. Okej. Okay. Tu będzie do chemii. A, ale to trzeba kupić sobie za robuxy. Aha. Proszę bardzo. Wszystko front taras. Tutaj mamy jeszcze sajny jakieś. Zapraszam. Ja to bym kupił. Dobra, kupimy do z zewnątrz kilka rzeczy. Chociaż ona jeszcze w dobra ścianie ma. To jest jakieś drzewo. Okej, okay, tu już nic nie ma. Okej, okay, fajnie to wygląda. Dobra, jeszcze tutaj wejście, okay. Z front taras. I 7000 brak. School name. Jest, Vito YouTube School, zobaczcie. Elegancko. Ja bym chciał do takiej szkoły chodzić. Front doorsy. Dobra, kupione już. I tutaj mamy jakieś rzeczy za 500, to sobie poklikamy. Okej, okay. Principal office. Dobra, principala zaraz zrobimy też. A za jak ile ci są idzie? Uczniowie? Uczniowie nie są nie czy jest drogo. W ogóle się nie, na nich nic nie wydaje? Za 300 chyba jest jeden, ale ja ich okay właśnie nie widzę tu, to jest najgorsze. No bo wiesz. Dobra, to jest kafeteria, locker się schowali, room bo znowu nie chcą chodzić na lekcje. A no może tak być w sumie. Dobra, zbieramy już 13 kasiowe mogę, czyli jak się buduje tutaj jakieś rzeczy, to zwiększa się możliwość zatrudniania ludzi. Okej, okay. A dobra. To idę to ja uczni teraz klasę kilku zatrudniłem. I teraz dobra. Okej, okay, i kolejne sobie klasy sobie spróbuję zrobić. Pyk. Serio? Pyk. Pyk. Co? Jejku, to się nigdy nie skończy. Co ja się nie skończy? Myślę, że ostatnią rzecz kupiłam, a oni nagle mi pojawiają jeszcze. W klasie? No, tak. No co ty? Detention, detention, nie wiem co to znaczy. Uwaga, uwaga. Tak? Takie podobne. Dobra, pyk, klikamy. Dobra, już mamy bardzo dużo nakupione, zobaczcie. 4000. Dobra, tutaj kolejne stoliki, okej. Okay. 100 lat mi to zajmie. Dobra, ej, tutaj ta klasa będzie mega duża. W ogóle, wykończysz tą szkołę to będzie problem, ja coś widzę. No, ja już na twoim miejscu szukałabym jakieś, wiesz, busty. Patrzcie, 26 teraz mogę mieć osób w szkole, tylko aha, że nikogo tu nie widzę niestety. Tutaj jest coś takiego, że busty są od uczni chyba, wiesz? Ja myślę, że to autokolekt byłoby spoko. O, to byłoby fajne. To dobra, kupmy. Super. Baj. Ale ja nie mam tyle, żeby to kupić. I co? A ty kupisz i cię oszukają. No właśnie. Ale zbiera nie, się. Chyba teraz się już zbierają same. Nie klikaj i zobaczysz, czy się tak, zbiera. Ale ja te muszę wyklikać, co już tutaj poleciały. Aha, dobra. I wtedy zobaczymy, czy te się zbierają same. Wydaje mi się, że to już samo. Tak, zbierają się same. Także spoczko, działa wszystko, zobaczcie. No i teraz będzie leciała kasa elegancko. Tylko bardzo tego mało jest. O, tu coś było. Yellow photocopier. Ja tego nie widziałem i tego nie kupiłem.
Serio, tak bym miał mega dużo kasy. To musimy, za 75 tysięcy musimy to kupić, ja tak myślę, bo to jest... Ej, są tutaj! Siemano, czemu wy nie idziecie na lekcje? A gdzie są ściany? Antonio! Dlaczego oni nie chodzą? Patrzcie! Zablokowali się wszyscy tutaj. Jak ich zresetować? Halo? No, faktycznie. Patrzcie, wszyscy są w tym jednym miejscu. Poszli! No! Patrzcie, co się wydarzyło! Wow, patrzcie, jak biegną na lekcje! Jak się doczekać? Aż się wywalają, nie mogli się doczekać chyba. Patrzcie, normalnie siedzą na lekcjach i w maseczkach. Zobaczcie na to. To jest bardzo ważne. Znaczy, na lekcjach wy w maseczkach nie siedzicie, więc chyba tak mi się wydaje. Siedzą niektórzy. Nie, na lekcjach chyba nie muszą. Ale nie wiem w sumie tego, no ale tutaj siedzą w maseczkach, no spoko. To jest taka decyzja tu chyba była w szkole. Dobra, nauczyciele też są, biegają sobie na razie. Czemu nie wszyscy biegają po szkole? Po szkole się nie biega, właśnie, tylko się chodzi. Zawsze tak było. Dobra, 75 tysięcy potrzebuję teraz. No ale dlaczego ja nie mam ściany? Dlaczego nie masz ściany? No nie mam w ogóle do kupienia ściany. No bo tam się kupuje. Gdzie? Tam, gdzie te idą oceny. To tutaj są wallsy różne do kupienia. Serio? Tutaj, w tym miejscu. First floor roof, teraz ja mogę kupić, ale tego nie chcę. Dobra, okej, okay, czekamy na te 75 tysięcy. Super Money Stomper. Ja tego chyba nie chcę kupować, bo wydaje mi się, że to nic nie da za bardzo. Bo ja ten VIP i tak co któryś tylko przybija, zobaczcie. No, może lepiej. Nie przybija każdy, to jest takie słabe trochę. Dobra, ale zaraz 75 tysięcy byśmy mieli. Ja myślę, że to jeszcze raz byśmy, jakbyśmy kupili, to byłoby fajnie i w sumie możemy to zrobić. Czyli 250 tysięcy mamy znowu. I teraz ja kupimy to. I kupimy to. Ściany. I mamy full, patrzcie, mamy upgradery. Fotokopier i laser duplicator. Laser duplicator. Ale jeszcze coś tu jest. Progress Report Printer za 250 tysięcy. No bez przesady. Ciu, jakie to są kwoty. No właśnie. Ale to jest najlepiej kupować, bo to daje wtedy jeszcze więcej kasy. Więc to się opłaca to wszystko kupować. No wiem, słuchajcie, ale ile tu trzeba wtedy, wiesz, czekać. No na bardzo to dużo trzeba czekać. No właśnie. Dobra, my mamy 100 tysięcy ogólnie już. Teraz fajnie, bo zbiera samo tą kasę, więc mega szybko to idzie. Na pewno szybciej od Belli zbuduje, bo ona gra bez Robuxów. Ej, przepraszam. No ale kupiłam trudno. Co nieco. Kupiłaś co nieco? Tak. Aha. Kasy. Tak? No. Dobra. Mało. Mało, ile? I powiem ci, powiem. Kupiłam... 10 tysięcy? 30 tysięcy. No to ładnie. Albo 40. Jak? To klikałeś te po 10 tysięcy, to się opłacało? Tak, bo mnie nie stać było większej Aha. kwoty. No dobra, możemy zatrudnić kolejnych uczni, więc poklikajmy tutaj. Jest też gościu od czyszczenia i automik... O, jest do łapania ocen. Możesz zatrudnić gościa za 1000. I on będzie zbierał ci oceny wtedy. O, chętnie. To możesz sobie to zrobić. Chociaż nie wiem w sumie. No sam ci będzie klikał i zbierał oceny. Wiem. To jest spoko w sumie. No dobra, to szukam. Dobra, my tutaj naklikamy jeszcze uczni i nauczycieli trochę. Za 1000. Dobra, okej, okay, mamy. Okej. Okay. Super. Dobra, biegają tutaj. Co ty robisz? Całkiem dobrze idzie mi ta szkoła, bo zobaczcie, jest już naprawdę tutaj fajnie rozbudowana. Dobra, kupiłam go. Teraz robimy pokój dyrektora, czyli pryncypała. Pryncypała. Zrobimy mu pokój, dobra, to będzie mój, bo ja jestem dyrektorem oczywiście. Ale nie wszystkie! Co nie wszystkie? Ona zbiera. Tak jakby. Ja wyklikam te stare. Może nie wszystkie. Co któryś zbiera tylko. Ale możesz więcej ich zatrudnić sobie. Nie. Dobra, tak wygląda pokój dyrektora. Całkiem fajnie wygląda on, okej. Okay. Tu gościu chodził i gdzieś mi sprzątał, z tego co widziałem już. Dobra, to miałem gościa od sprzątania też kupionego. Za 300. Dlaczego to mi się nie kupiło? O, jest biblioteka, słuchajcie. Jest. Fajnie, biblioteka jest fajna. Teacher. Dobra, zrobimy tutaj drzwi, ale środku jeszcze nie wykończymy. Na razie postaram się tutaj dookoła z zewnątrz powykańczać. Science room, dobra, to zrobimy sobie. Lockers, wow. Znowu geography room. Okej, okay, pyk, zrobione. Locker set, dobra. I tutaj, o, jest siłownia też, czyli tu będą, będzie WF tutaj. Pyk, kupione. Dobra, i kafeteria do już mnie nie stać. Okej, okay, muszę czekać. Mam 35, no. A ja 9. Tak? No. No to i tak dobrze. Ale mam pryncypała. No to fajnie, i ta ci zbiera też pieniążki, także I to jest fajnie. I mam pana sprzątającego. Też mam pana sprzątającego już. Aha.
kupionego. Dobra, i za 6000 jeszcze jedne szafki i tutaj dół byśmy mieli prawie wykończony, słuchajcie. Fajnie. Ściany muszę kupić. Dobra, ja jakby dół mam wykończony, ale tylko z zewnątrz. W środku klasy jeszcze nie są porobione. Ja teraz uzbieram chyba 200000 na to, słuchajcie. 250000 na ten printer jakiś ekstra. No i który będzie dawał drugi mi kolejną jest. Kasę, co? Poziom drugi jest. Jest poziom drugi i jeszcze jest autobus też za 200000 chyba. Aha. Także ta gierka jest naprawdę mega długa. Ja nie wiem, czy uda nam się to skończyć w jednym odcineczku. Może być problem. Dobra. To się sejwuje, więc to jest fajne. Tak, to się sejwuje, także to jest bardzo fajne ogólnie. Dobra, okej, okay, zbiera nam się jeszcze kasa. Idziemy zobaczyć, co tu jest na zewnątrz. Zobaczcie. Tutaj chyba są śmietniki, tak można mi się wydaje. Można samemu sprzątać. Można samemu? Tak, klika się na to i się first floor, okej, okay, second floor. Tutaj okna kupujemy. Jest playground też na dworze. Na zewnątrz. I mamy właśnie bus stop. Za 200000 końców. No i to są fajne rzeczy, słuchajcie, bardzo fajne. Klikam. Chodzą ludzie do mojej szkoły elegancko, tu z telefonem ktoś chodzi. Nawet. Ale brudno. Spoko. Okay. Brudno masz? No. Ty, ja nie, u mnie jest posprzątane wszystko. Ale chyba. Przyszedł pan teraz. Tak? 2,5. A tu jeszcze jeden set jest lockerów, zobaczcie. Lampy, który pominąłem. Jak jeden na drugich? Ej, też jest brudno, to faktycznie. Dobra, i kasa wzrasta. Znalazłem. Ej, nie mogę kliknąć tego. Musisz podejść. O dobra, już posprzątałem. Okej, idziemy dalej. Fajne to jest, że no. Można sprzątać. Można fajnie wymyślone. Trochę, bo jeden pan to tak całą szkołę, to wiesz, ciężko gadać. No ciężko, trzeba będzie więcej ich zatrudnić. 50 ale w sumie kasy. U mnie jest w miarę czysto, nie jest źle, słuchajcie. U mnie też. Nie ma tutaj tragedii. Co ty sobie dobra, ja czekam, żeby kupić ten printer za 250000, bo on wydaje mi się, że może być mega fajny. Dobra, możemy im te uniformy zmienić w sumie, tak? Aha. Dajmy im niebieskie. Aha, nie mogę, bo to jest za Robuxy, zapomniałem. Tak, że mogę im zmienić, ale spoko, fajnie, bo są różnorodni w sumie. Ci się zablokowali coś tu. Jim Guy i Mackenzie Thompson. Co? Nie wiem co, ona nie ma nic, nie wiem od czego ona jest. Dobra. Oni się tu zawiesili niektórzy. Będą szafki. Ci ludzie, nie wiem dlaczego tak. Dobra, już mamy 100000, więc czekamy, słuchajcie, aż nam się tutaj nazbiera 250. Trochę długo nam zejdzie to, ale czekam, aż się to uzbiera, bo wtedy będziemy mogli kupić tą ostatnią drukarkę mega epicką i to byłoby super po prostu. Okej, okay, słuchajcie, lecimy, 250000 mamy już, kupujemy kolejną drukarkę, Progress Reporter i jest kolejna jeszcze za Report Card Printer za 500000 końców. Czyli nie zrobimy tego już dzisiaj. Nieźle. Ale idzie kolejna, słuchajcie, która daje też dużo kasy, bo wypadają kolejne rzeczy i ona daje coś koło 500 coinsów za jedną, także spoczko. Tylko, że VIP-a nie załapuje, bo to jest za VIP-em już i to się nie łapie, więc to jest dziwne trochę. Ale spoko, tutaj mamy jeszcze sufit, możemy kupić w sumie, bo tego nie mamy. Stacie? Tak, za 25000 on jest tylko. No dla mnie to dużo. Mnie sprzątaj, Vito. Okej, okay, 1500. A, już idzie janitor sprzątać, dobra. 50000 second floor, ale dobra, my tego już nie będziemy robili dzisiaj. Idę jeszcze zobaczyć na zewnątrz, to za 200000 ten bus stop też jest ciekawy, ale wątpię, że dzisiaj uda nam się go zrobić. Mamy wykończony sufit jeden, mamy jedną klasę zrobioną, drugą w troszeczkę, prawie w połowie można tak powiedzieć, słuchajcie. Z zewnątrz tutaj mamy prawie wszystko zrobione, nie mamy chyba tylko ogień wstawionych. No i nie mamy tego autobusu i tu są jeszcze te śmietniki chyba. A nie, to jest takie krzaczki, okej. Okay. Floor, exterior, second, first floor. O i dobra, i mamy też okna, zobaczcie. I tak wygląda moja szkoła. I na dzisiaj na tym zakończymy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak dalej rozbudowujemy naszą szkołę i robimy ją mega epicką, robimy naprawdę, no epicką, bo jak zrobimy drugie piętro, to może to wyglądać naprawdę fajnie. To dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście to zobaczyć. Patrzcie, jaki Bella ma banner fajny. Zobaczcie, jest Kitty Bella School i jest ten jednorożec. No. Zobaczcie, idziemy zobaczyć do Belli szkoły, jak Belli szkoła wygląda. Bella zrobiła żółtą szkołę, także też całkiem ładnie. Ocenicie w komentarzach, która bardziej wam się podoba. Belle nie ma jeszcze okien, ja już mam okna, ale patrzcie, z zewnątrz zaczęła robić. Tutaj tak. Ławki już wstawione i front taras chyba chcę wstawić, ale nie na razie ciężko. 10000 trzeba na to mieć. Dobra, a ja wszedłem do szkoły, różowe ściany, no super, to jest dziewczęca szkoła chyba. Tak, tak, zgadza się. To jest dziewczęca szkoła, dobra. Słuchajcie, jeżeli filmik wam się spodobał, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na vitoshop.pl. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę, widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa, pa!